Proszę Państwa, dokładnie 69 lat temu, 3 sierpnia, dawne zakłady radiowe w Dzierżoniowie rozpoczęły produkcję kultowego, myślę, odbiornika Pionier. Ja mam przyjemność, zaszczyt reprezentować Muzeum Miejskie Dzierżoniowa. Jak Państwo wiecie, od kilku lat próbujemy zaangażować się. W zasadzie można powiedzieć, że jest to dla nas priorytetowe wyzwanie, byśmy zgromadzili jak największą ilość produktów właśnie poszczególnych odbiorników, które były przez te wiele, wiele lat produkowane, wytwarzane i które świadczyły także o świetności naszego miasta. Pionier to pierwszy polski powojenny odbiornik radiowy. Jego nazwa pochodzi od pierwszych założycieli fabryki, a także pierwszych osadników ziem zachodnich. Opracowany przez inżyniera Wilhelma Rotkiewicza w Państwowej Fabryce Odbiorników Radiowych w Dzierżoniowie, późniejszej Diorze. 3 sierpnia 1948 roku ruszyła jego seryjna produkcja, którą kierował inżynier Bańkowski, jeden z pionierów zakładu. Fakt ten był istotnym wydarzeniem, gdyż wytwarzany w różnych odmianach, przez kolejnych 10 lat był sztandarowym produktem firmowym, a liczba jego egzemplarzy przekroczyła 1,5 miliona sztuk. Konstrukcja Pioniera w różnych odmianach, m.in. Mazur, Polonez, Promyk, przetrwała do 1956 roku. Później korzystano z jego układu elektrycznego aż do 1968 roku. Produkowany był w kilku formach skrzynek bakelitowych i drewnianych w następujących modelach: U, U2, U3, B, B2, B3, Pionier I-6161, Promyk oraz Noteć. Należy dodać, Szanowni Państwo, że konstrukcja Pioniera, jak na tamte czasy, była opracowaniem perfekcyjnym. Pionier był także natchnieniem dla malarzy i pisarzy, którzy uwieczniali go w swoich dziełach. Dziś nieliczne już egzemplarze, które można oglądać m.in. w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa, wciąż cieszą miłośników starego radia i początków jego powojennej historii. Szanowni Państwo, na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować firmie Koncept pana Mitraszewskiego za wykonanie tego pięknego odlewu z brązu. Dziękuję bardzo za uwagę. Szanowni Państwo, mieszkańcy Dzierżoniowa, byli pracownicy zakładów radiotechnicznych w Dzierżoniowie. Dzisiaj wielki dzień, ważny dzień dla naszego miasta. Zakłady, Diory były takim sercem naszego miasta przez wiele, wiele lat. My postanowiliśmy w ubiegłym roku postawić na tą markę ponownie. Wiemy, że tych zakładów nie ma, ale są byli pracownicy. A Diora to nie tylko radia, to także kontakty między Państwem, to także znajomości. Robimy ten projekt Diora dla Państwa. Chcemy, żeby przypominał, żeby powodował dodatkowe emocje, żeby wywoływał sentymenty. Dzisiaj jesteśmy na kolejnym etapie. Pierwszy etap, wystawa Diory, która była odsunięta na początku tego roku. Trochę inaczej ją zrobiliśmy, także dla młodszych naszych mieszkańców, czyli w takim stylu komiksu. A dzisiaj startujemy ze szlakiem Diory. Pierwszy punkt tego szlaku właśnie będzie przy Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie. W przyszłym roku takich punktów powstanie 10. Pozyskaliśmy na to pieniądze wspólnie z naszym partnerem z Czech, z miastem Lanszką, gdzie podobna fabryka funkcjonowała o nazwie Tesla. Taki projekt będziemy wspólnie realizować i na to pozyskaliśmy 150 tysięcy, z czego się bardzo cieszymy. Ale to nie tylko te radioodbiorniki, to nie tylko ta wystawa. W przyszłym roku także do witaczy do naszego miasta będą w kształcie radioodbiorników. Będą witały turystów, którzy przyjeżdżają, będą przypominały, że właśnie tu w Dzierżoniowie funkcjonowały takie zakłady ważne dla całej Polski. Mam nadzieję, że finałem tego projektu Diora będzie Muzeum Diory, takie z prawdziwego zdarzenia. I mam nadzieję, że uda nam się na otwarcie tego muzeum już niedługo Państwa zaprosić. A dzisiaj otwieramy pierwszy punkt, szlak Diory.
tutaj z tego miejsca pod ratuszem, gdzie za chwilę dokona się takie szczególne odsłonięcie, że tak powiem, uruchomienie nowej naszej linii produkcyjnej, w cudzysłowie oczywiście, odbiorników współczesnej Diory. Nie możemy. Proszę o uruchomienie tego naszego odbiornika. Uwaga, przypomnę tylko, że te wszystkie rzeczy ruszają się. Czyli ja w tej chwili przekręcam i uwaga. Przyjechałam tutaj do Dzierżoniowa z okazji otwarcia i odsłonięcia tego wspaniałego pomnika, ale przede wszystkim cieszę się, że mogłam poznać pracowników byłych zakładów Diora. Uważam, że Diora była bardzo ważnym zakładem, o którym pamięć w pewnym momencie przygasła i wydaje mi się, że teraz należałoby tą pamięć jakby odkurzyć, dlatego że bardzo duży okres czasu, przez co najmniej dekadę, uważało się, że Diora produkowała wyroby, które nie są do końca dobre, które nie były jakościowo na poziomie światowym, ale dzisiaj okazuje się po latach, że te wyroby wciąż mają swoich jakby miłośników, wciąż są ludzie, którzy się tym fascynują. I moim celem byłoby napisanie po prostu książki na ten temat, który przedstawiłby historię zakładu, ale też ludzi, którzy w tym zakładzie pracują, po to, żeby ludzie, którzy urodzili się w latach 2000, dla których historia PRL-u jest egzotyczna wręcz, żeby mogli właśnie z tą historią ciekawą się zapoznać. Uważam, że historia Diory to nie jest historia regionalna. To znaczy, że Dzierżoniów owszem może zrobić trasę turystyczną i to jest bardzo dobre, chwyt reklamowy dla Dzierżoniowa, ale historia Diory to jest historia mediów w Polsce. Wydaje mi się, że ten zakład jakby działał na skalę taką ogólnopolską i to należałoby jakby oddać temu zakładowi, że to były sprzęty, które po prostu cieszyły się wielką popularnością w całej Polsce. Elizabeth na przykład, Hi-Fi, no to był po prostu coś, to była najwyższa klasa światowa.